Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję detektyw, miś, zbyś na tropie. Pozycja, która doczekała się już 7 czy 8 tomów, a pojawia się u mnie po raz pierwszy, gdyż mam taką okazję ją dla Was zaprezentować, pod tytuł 20 tysięcy powodów, żeby odnaleźć Mikołaja. Komiks, za który odpowiada wydawnictwo Kultura Gniewu i jest to oczywiście imprint ich Krótkie Gadki, czyli komiks dla młodszych odbiorców. Jedyne co mogę powiedzieć, że jest to znana i powszechnie lubiana dla przede wszystkim młodszych lektura, gdyż jej pozycje, czyli Misia Zbysia, rozchodzą się dość dobrze w Kulturze Gniewu i niektórych już po prostu tytułów, te co zostały wydane, brakuje na tych, nazwijmy to, sklepowych półkach, tak w cudzysłowie. Więc to jest chyba najlepszą rekomendacją. Piotr Nowacki, Maciej Jasiński i Tomasz Kaczkowski odpowiadają za tą serię i chyba raczej myślę, że w tym wypadku nie trzeba przedstawiać tych osób, tak, tych autorów, tych twórców, gdyż oni są powszechnie znani. Samego Piotra Nowackiego z tego miejsca pozdrawiam serdecznie, bo ostatnio na Komiksowej Warszawie miałem okazję się z nim przywitać, się zamienić w dwa zdania, także bardzo sympatyczna postać. No i sam komiks, który tutaj tworzy, prawda, wygląda bardzo fajnie. Przede wszystkim, ja wiecie, że lubię te takie okładki, kiedy rozkładamy i z całości powstaje jakiś rysunek i tak w tym wypadku tutaj jest. I bardzo fajny jest ten styl rysowania. Naprawdę rewelacyjny dla dzieci, mi się to bardzo podoba. To jest taki troszeczkę format zeszytowy, plus minus mniej więcej, może minimalnie troszeczkę mniejszy, ale bardzo ładne grzbiety, ogólnie fajne wydanie z tego komiksu. Kurczę, inne pewnie były tak samo fajnie wydawane. Przede wszystkim widzimy ten taki pobłyskujący, pobłyskująca faktura, oczywiście tutaj z tyłu też tak samo jest i cena okładkowa względnie przystępna, 39,90. Kupimy go oczywiście troszeczkę taniej, gdybyśmy chcieli nawet, no, mam taką nadzieję, więc tutaj tym bardziej warto się zainteresować. O czym jest przede wszystkim ta historia? Ta historia jest właśnie o poszukiwaniu świętego Mikołaja tak naprawdę, bo tutaj o ile sam scenariusz jest naprawdę bardzo przyjemny i czy nie ukrywam, czytało mi się go po prostu spoko, mimo że jestem starszą osobą, prawda? A same rysunki są mega przyjemne, to tutaj bez dwóch zdań, one są świetne dla dzieciaków. No i sama historia, mówię, ciekawa, takich troszeczkę 20 tysięcy mil podmorskiej żaglugi, prawda? A tutaj szukania Mikołaja. No i nasi przyjaciele z Mysiem, z Bisiem na czele oczywiście, dowiadują się od tej grupy oto pingwinów, która pojawia im się tak w łodzi podwodnej i tak w ogóle, że Mikołaj został porwany. Został porwany przez tak naprawdę nie wiedzą kogo. A tutaj czas goni, trzeba prezenty, prawda, szykować. Oni dostają się w ogóle w te takie lodowe klimaty i no i wchodzą do fabryki. Faktycznie jest tutaj, jak to powiedziano, 500 osób. No i ich zadaniem jest, aby je przesłuchać, no bo jak inaczej dowiedzą się, co mogło się stać ze świętym Mikołajem, a prezenty tak trzeba będzie rozwieść. No i tutaj oczywiście na samym końcu tak naprawdę przy tej ostatniej osobie dowiadujemy się, że jest jakaś wskazówka w końcu, która może dać nam podpowiedź, tak, i możemy dzięki temu iść dalej. I tutaj właśnie takie zagadki, choćby nawet tutaj w tym momencie są zagadki, czy we wcześniejszym też, o którym ja Wam nie wspomniałem, bo nie chcę zdradzać tutaj dzieciakom, przy okazji może Wam frajdy, ale ostatecznie udaje się dowiedzieć mniej więcej, gdzie szukać tego świętego Mikołaja. No i oczywiście udają się w tą podróż podwodną. Udają się w tą podróż podwodną. Piękny przede wszystkim całostronicowy kadr. Brawo za niego. No i oczywiście metodą rozpytania, prawda, jakichś tam detektywistycznych podejść, idą dalej tym tropem, idą dalej tym tropem z finałem, no chyba nie będę ukrywał, że bardzo takim wesołym tak naprawdę. I tutaj spotykają też choćby nawet inne ciekawe postaci, lądują w Atlantydzie, troszeczkę może innej niż my znamy z tych opowieści, tego mitycznego podwodnego miasta, a przede wszystkim co, dowiadujemy się też, że no renifery nie latają, bo nie mają skrzydeł i to wszystko odpowiada tak naprawdę za to nie tyle renifery i też nie pingwiny, mimo że mają skrzydła, są nielotami, ale super jakaś, nie wiem, taka powiedziałbym troszeczkę nie wyrzutnia, ale no coś takiego, jakaś taka specjalna turbina, ta, która daje niesamowitą moc i po prostu
że tak powiem, lecą sobie na tym sprzęcie, na tym silniku, który jest zamontowany do sani Świętego Mikołaja, i wtedy reniferom jest znacznie łatwiej. Także taka ciekawostka, o której nie wiedziałem. Wiele innych przygód też tutaj w międzyczasie oczywiście uda im się przeżyć. Z finałem oczywiście oto taki trochę inny Święty Mikołaj, ale oczywiście finał jest fajny, z prezentem, z małą jakąś tam, może nawet bym powiedział, puentą, i nic tylko brać. Naprawdę, fanów Misia Zbysia raczej nie muszę namawiać, ale powiem szczerze, że w pewnym stopniu ja się jego troszeczkę fanem stałem. Jeżeli wyjdą kolejne numery, nie ukrywam, że będę chciał je poznać i wam zaprezentować. A jak kiedyś mi się uda dorwać wcześniejsze, też chętnie przeczytam. Oczywiście na dole w opisie link, gdybyście chcieli nabyć tą pozycję. Zachęcam was do tego. Zachęcam też, abyście zasubskrybowali mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robiliście. Skomentujcie, polubcie, udostępnijcie, będzie mi bardzo miło. Zaglądajcie na stronę lubiokomiksy.pl, fanpage na Facebooku, konto na Instagramie, TikToka. Jak byście mieli ochotę, możecie wesprzeć mój kanał oraz Patronite'a. Także tyle z mojej strony, dziękuję wam bardzo, widzimy się w kolejnych materiałach, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!